Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jak widzicie, gęba nieopalona. Jedziemy z tematem. Mam trochę do roboty. Kurde, powiem wam tak. Motor spalony i nie mam na czym na razie jeździć, więc pasuje zrobić takiego jednego małego sprzęciora. Zrobimy coś, żeby na czymś można byłoby troszeczkę podpierdzielać, pobawić się, a zarazem żeby mało paliło. Jest tu troszeczkę nieporządku. Braciak swoją krosówę tutaj wyłożył. Dobra, sprzątałem troszeczkę, żeby było trochę takiego miejsca do zabawy. Kład przygotowany do przeszczepu silnika. Tutaj jest skrzynia 1+1. Widzieliście, jak to jeździ. Jeśli nie, to zapraszam do odcinka. Link w opisie pod filmem pierwszy lub przypięty komentarz z linkiem. Tam możecie sobie zobaczyć, jak to jeździło na skrzyni 1+1. A co? No my zaczniemy, wsadzimy teraz ten silniczek. Jest on 3+1. Ponad 2-3 lata już stoi. Nie był nawet odpalany. Jest tu praktycznie wszystko nowe. Przełożymy dekiel boczny tutaj. Ten, co jest stator i to wszystko. Bo widzę, że już jest troszeczkę inaczej z kablami. No, kable jest troszeczkę wszystko inaczej niż tutaj. Tak, żeby się tym nie bawić zbytnio, to przełożę cały tutaj dekiel ten. Czy to odpali? No zobaczymy. Mam nadzieję, że odpali. I czy ten silnik też stąd wyjdzie łatwo? Też to zobaczymy. Oby nie było żadnych problemów. I może się jeszcze dzisiaj przejedziemy. Będzie, mam nadzieję, szybka robota. Elektryk, dzyk, dzyk, dzyk i heja! Dobra. Nie wiem, czy stanie zboczone. Ludzie. Nie wiem, czy to. Mamy pół stania, bez stania. A few moments later. Dobra, próba numer 2. Wyczyściłem gaźnik. Próbujemy, kurde, kierun, żeby zapalił. Bo się ciemno zaczyna robić. Fajka założona, wszystko zakładane. Zmienimy moduł. Może moduł padł, kurde, i podaje iskrę w tym momencie, no nie wiem. Wszystko iskra jest, ale podawało iskrę w złym momencie. Zmieniłem moduł i zaraz zapalił. Normalnie teraz to się aż zdziwiłem, tak wam szczerze powiem. Niech się rozgrzeje i jedziemy się zaraz przejechać, póki jeszcze jasno. Dobra, wyprowadzę go, bo nie wiem jak biegi będą chodzić, czy nie będzie szarpać go, ciągnąć albo coś. To będzie pierw skrzynię zobaczyć. O jasny pierw, i zgasł. O jasny. O jasny wieron. Za szybki jest. Sprzęgło można było pociągnąć. Deczko. Aha, nie dokręciłem. Powinno być. Wiem, że powinienem mieć tutaj taką stopkę, ale jej nie mam na razie. Spróbujemy się tak przejechać. Muszę się pobawić sprzęgą, bo ciężko chodzą biegi. Więc nie poszalejemy dzisiaj w terenach tym kładem, żeby sprawdzić jego moc, tylko się przejedziemy po prostu, czy jak to mniej więcej jedzie. Muszę sprzęgło ustawić, żeby wysprzęglało za czasu. Ale powiem wam, przyjemnie jedzie taka skrzynia 3+1. No jedziemy mniej więcej taką prędkością jak 1+1. No i nie trzeba tak gazować. To czuć. Za wcześnie bieg wchodzi. Niby coś tam oszukuje z gazem, ale słabo wysprzęgla. Bo szarpie przy zmianie biegu. A jak szarpie przy zmianie biegu, to do rozwalenia skrzyni niedużo trzeba. Powiem wam, fajnie przyjemnie się jedzie. Jak na takiego małego piździka. Wracajmy, bo skrzyni szkoda. No dobra, dojechaliśmy na miejsce. GoPro oczywiście się ścięło w pierona. Nie, normalnie powiem wam, że nie jestem zadowolony z tej kamerki. Na początku jeszcze jako tako chodziło, a potem się już tak kurde się w najważniejszym momencie się pieron zetnie. Powiem wam, że te GoPro wszystkie to są to na psy. Tak wam szczerze powiem. Może tą 11 się zastanowię, jak wyjdzie, może kupię, ale to się będę musiał dobrze zastanowić, bo nie ma takiej kamerki na rynku ogólnie sportowej, żeby kurde się pieron nie miał jakichś wad. Dobra, co wam mogę powiedzieć, no jeździ, mam nadzieję, że się nagranie nie spierdzieli, zaraz zobaczymy, może akurat będzie coś na karcie, no to wam puszczę wam taki krótki przejazd. Fajnie jeździ, powiem wam szczerze, 1 dość mocnawa, 3 delikatnie można sobie lecieć, fajnie bym taką prędkością przelotował. Jedynie co, no to jestem zdenerwowany, bo kurde nie doszedłem na początku, że moduł padł przy tym, no i widzicie, no nie chciał pieron odpalić, za pierona. Zmieniłem moduł, już zaraz zaczął chytać, no bo była iskra, tylko w złym momencie, no. Dlatego zalewało świecę, a mimo że piękna, super iskra była. Wyczyściłem jeszcze gazik, dla pewności paliwo wymieniłem. No ale wyszło na to, że to była wina modułu. Dobra, kończmy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to łapeczkę w górę. Jeśli nie, no to przyjmę z bólem serca tą łapeczkę w dół. Możecie też napisać, czy chcecie drugi odcinek, tylko tym razem już tam poprawiam trochę tego quada i wjedziemy w jakiś taki większy, bardziej wymagający teren. Zobaczymy, czy w ogóle pod jakieś górki ostrzejsze to wyjedzie. No mam tu gdzieś niedaleko jak coś, no to będziemy pchać go z powrotem. Ewentualnie brać, jak mnie poratuje, no to przetestujemy tego quada pod jakieś większe góreczki, czy w ogóle ta skrzynia 3+1 coś tam, no daje, no ja już czuję, że daje, ale tak, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle pod górki jakieś wyjeżdża, nie? To możemy przetestować, chociaż nie mam hamulców dobrych. Ewentualnie jeszcze się zajmę tym tylnym zaciskiem i zrobię jakiś lepszy, na lepszym zacisku hamulec, żeby jakikolwiek tutaj przy tym kładzie był. Co więcej, no zostanie nam jeszcze to sprzęgło do poprawienia, no bo kurde jak się wbija biegi, no to czuć, że szarpie, nie może tak być, bo wiecie, no zaraz rozpierdzieli wam skrzynię biegów, nie może szarpać, ma być płynna zmiana biegów, wcześniej ma sprzęgło, na początku ma wysprzęglić i dopiero ma wejść bieg, a jak u was też tak szarpie, radzę przeregulować sprzęgło. Od razu wam też pokażę, reguluje się to tą jedną śrubką, wkręcając, wykręcając, tylko nie pamiętam jak tam jest, po prostu będziecie czuć na lewarku opór. U mnie prawie oporu nie ma, czyli późno strasznie bierze sprzęgło. A tak samo nie możecie przesadzić, no bo będzie wam sprzęgło ślizgać, jak za bardzo będziecie naciągniecie tą śrubkę, więc no nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, jak to dokładnie ustawić, ale ustawia się tamtym wysprzęglenie. Dobra, tyle. I jeszcze dla niecierpliwych, a propos mojego spalonego pitbike'a, no jeszcze nie podjąłem, no, co będę za bardzo z nim robił. Ocena strat niebawem na odcinku, będziemy go rozbierać i oceniać, co się popaliło, co ocalało. I mniej więcej zrobię sobie jakąś tam wycenę, żeby kurde przekalkulować to, czy w ogóle się będzie dało naprawiać, czy w ogóle się będzie opłacało naprawiać. Raczej będziemy i tak czy inaczej przyjanuszujemy troszeczkę i pójdziemy po kosztach i pewnie go i tak zrobimy, ale to wiecie jak jest. Więc niebawem na kanale zrobimy tutaj właśnie sekcję zwłok. No, tyle. To ja jeszcze raz się z wami żegnam. Jak widzicie, kład się nie spalił. Udało się. No i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!